Witamy Państwa serdecznie. Niedziela, 8 dzień maja 2011 roku. Gościnne progi hotelu Hilton. A więc czas zacząć kolejne wydanie magazynu Cafe Football. No, sporo ostatnio mówi się o kibicach, o kibolach, o bandytach. Także o tym wszystkim, co wydarzyło się przy okazji finału Pucharu Polski w Bydgoszczy, gdzie Legia Warszawa grała z Lechem Poznań. Dzisiaj także o tych sprawach sporo będziemy rozmawiać. Moi Państwa goście, były reprezentant Polski, poseł Platformy Obywatelskiej Roman Kosecki. Dzień dobry, panie pośle. Witam. Były reprezentant Polski, przygotowujący mecz Polskiego Stowarzyszenia Byłych Piłkarzy, ale też kandydat na posła Platformy Obywatelskiej Cezary Kucharski. Dzień dobry. Dzień dobry. Nasi stali eksperci, były reprezentant, ale już nie kandydat ani na posła, ani na radnego, ani na burmistrza Wojciech Kowalczyk. Dzień dobry. I nasz stały ekspert, felietonista interi.pl, komentator Roman Kołtoń. Dzień dobry, witam. Prawnik z wykształcenia, a to będzie dzisiaj bardzo istotne w naszej dyskusji. To może zaczniemy od takiej deklaracji Czarka, żeby to gdzieś pojawiło się w końcu publicznie i tutaj w Cafe Football. Cezary Kucharski będzie kandydował do Sejmu. Prawda czy fałsz? Prawda. Będę kandydował z Łukowa, ze swojego rodzinnego miasta. SLD, PiS? Platforma. Platforma. Czyli za chwilę tutaj możecie być kolegami partyjnymi, rozumiem. Źle zabrzmiało? Nie, bardzo dobrze. No. Kontynuuj. Dobrze, zaczęliśmy wesoło, ale wesoło panowie kilka dni temu nie było. Może zacznijmy jakby od takiego, powiedziałbym, szkicu i opisu sytuacyjnego. Ja muszę powiedzieć, że byliśmy z Romanem na finale w Bydgoszczy i taka moja pierwsza refleksja, bo dotyczyły mi kiedyś na żywo i finały Pucharu Hiszpanii, i finały Pucharu Włoch, i finały Pucharu Francji, kilka razy finał Pucharu Niemiec. No, Romek jest, jeśli chodzi o to, rekordzistą, ale takie miałem wrażenie, że za każdym razem to było wielkie święto miasta, wielkie święto tych dwóch drużyn, wielkie święto futbolu. Natomiast ten krajobraz Bydgoszczy jeszcze kilka godzin przed meczem jawił mi się jako, nie wiem, taki krajobraz lekko, powiedziałbym, fantastyczny, czy też krajobraz z powieści, chociażby Droga, co dzieje się po jakiejś, nie wiem, wojnie atomowej albo klęsce żywiołowej. Puste miasto, kilka poduszkowców w oknach obserwujących, w zasadzie puste ulice i ogólna psychoza. A może czas apokalipsy, bo te helikoptery tam latały cały czas nad nami. Po prostu nie ma co ukrywać. Nie chcemy tutaj na początek zdjąć z odpowiedzialności z PZPN-u, bo to PZPN przeforsował organizację finału Pucharu Polski w Bydgoszczy, co od początku było złe. I trzeba przyznać, że policja wydała negatywną opinię co do przeprowadzenia organizacji finału w Bydgoszczy. Natomiast jedna rzecz, ta negatywna opinia nie została wzięta pod uwagę przez wojewodę kujawsko-pomorskiego, rządząca z ramienia Platformy Obywatelskiej pani, która podjęła taką decyzję, że jednak trzeba ten finał w tej Bydgoszczy przeprowadzić, czyli nie zwalniajmy jej z odpowiedzialności przed tym, co się stało. A poza tym tą odpowiedzialność wzięły na siebie też służby państwa.